Zdaniem marszałka Senatu Adama Struzika z PSL-u. Najgorzej to czytać własny dziennik. Niestety cały czas grozi nam powódź. W Waszyngtonie mówią o Polsce. Prezes wielkiej firmy kelnerem. Wałęsa wygłosi kilka wykładów, m.in. na Uniwersytecie Stanu Connecticut. W Palma de Mallorca. Mallorca. Strasznie suche to, Marta. Ja jestem jakaś kopnięta. Trąba. Ostatni raz. To było pierwsze wydanie wydarzeń. Witam cię, Radku. Witam serdecznie. Jakub Sobieniowski. Wydarzenia, Port Arthur. Już nie tylko plac, ale także Via Conciliazione. Mimo że wszyscy unijni przywódcy, którzy przyjechali na szczyt. Oglądacie najlepszą polską telewizję Polsat. No i zapraszam na walkę. On poprzez lewy prosty stara się. Kołota! Koźmiński popatrzył. Koźmiński, gol! 3-0, Marcin Żebłakow. I świetna akcja na zakończenie tego turnieju. 25-17 jest upragniony złoty medal. I mistrzostwo Wimbledonu. Trochę tak gardło, na chwilę tak mi się zacisnęło. Tyle lat przy tym tenisie. Yeah! Ależ fantastyczna sprawa! To jest to, na co czekaliśmy tyle lat! Polska w wielkim finale! Polska zagra o złoty medal Mistrzostw Świata! Smolarek na drugą stronę. Saganowski! Grożą gol! Gruszka, zamykają wszystkie oczy! Jesteśmy mistrzami Europy! Mamy już prostą startu mety, flaga w biało-czarną szachownicę. Robert Kubica wygrywa swój pierwszy w karierze wyścig Formuły 1. Mamy brąz! Ależ niewiarygodna historia! Jest mistrzem świata! Michał Kwiatkowski! To jest koniec tego meczu i znów historia rodzi się na naszych oczach! Polacy wygrywają Ligę Światową po raz pierwszy w swojej historii! Agnieszka Radwańska. Nasza Agnieszka Radwańska. Mój Boże, w finale Wimbledonu. I jest koniec! Krzysztof Głowacki, mistrzem świata! Możemy to skończyć, wlazły! Jesteśmy mistrzem! Jesteśmy mistrzami świata! Lewandowski! Jest szansa, Mila, gol! 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 Polska 2! Niemcy 0! Łukasz Kubot! Marcelo Melo mistrzami Wimbledonu, no nieprawdopodobna historia. Krychowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro! Na południu słońce, na wschodzie pada deszcz, a na zachodzie wieje i w lesie czyha kleszcz. Tarararararara. To jest nasz obrazek,
który opowiada o tym, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie. Dzień będzie piękny, słoneczny i bardzo ciepły. Powoli się odwracam. Yeah! W całej Europie jest nadal dość ciepło. Około zera w północnej Skandynawii, w Europie Środkowej i Zachodniej od 5 do 10 stopni i na południu nieco powyżej 15 stopni. W dni szczególnie gorące moglibyśmy dla Państwa sprowadzić trochę deszczu. W dni szczególnie chmurne moglibyśmy dać Państwu więcej słońca. Tego jeszcze nie potrafię. Jak przygotować się na śnieżyce, siarczyste mrozy i ulewy? Wystarczy oglądać Pogodę w Polsat News. Zapraszam na szczegóły. A teraz zachmurzone niebo niemal nad całą Polską. Możemy darować sobie kaptury, bo nie powinno padać. A już teraz... Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale za mną pojawiły się dziki. Prognoza pogody w Polsat News co 30 minut. Aktualna pogoda w Polsce. Kiedy na dole mamy temperaturę na przykład 0, to na górze może być minus 4, minus 5 stopni. Niektóre kobiety rozbierają się dla nas w domu, niektóre rozbierają się w restauracji. Pożeramy je wtedy tak, jak pożera się kotlet. Czasem człowiek miałby ochotę rzucić się na te boskie kształty i sprawdzić, jaka za nimi kryje się dusza. Rozpiewała się ballada, dobrze czasem jest pogadać. Panie Andrzeju, ale pani Jadwigo, jak to było, panie Kazimierzu? Słowa. Nie. Czyli tak. I zaczęła się rozmowa. Bo muszę się dowiedzieć jednego. Co to będzie dalej, ja się martwię. Prasa też donosi, że może być tak, że nową przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa wybraną przez ten parlament może być Barbara Piwnik, minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera. Może z przekory, bo jak donosiła prasa, przeprowadzono w Moskwie sondaż wśród mieszkańców Moskwy i wygrał Bush. Wiewiórki mówią na mieście, że pan w gabinecie cieni SLD szykowany jest na przyszłego ministra spraw zagranicznych. Czy to prawda? Wystarczy. Prawo jest prawem i cała reszta to jest, powtarzam po raz kolejny w naszej rozmowie, paplanina.